Spekulacje, witam na Kryptobilans, dane techniczne Glassnode, materiały historyczne YouTube, playlista Glassnode, a także social media X, C-Spekulacja, ponadto grupa Telegram, Kryptospekulacja Chat, Kryptospekulacja Podgrupy, linki zawarte pod materiałem, tutaj m.in. codzienna dawka informacji pod nazwą CryptoFlash, informacje z kryptowalut, rynki tradycyjne. A tapetem dziś bierzemy BTC Net Realized Profit Loss w kwestii 7-dniowej Moving Average. Odnosiliśmy się wcześniej tego typu schematem m.in. do Net Realized Profit Loss. Rzucimy na to okiem, a także Realized Profit Loss Ratio 14-dniowa MA, a także inne indykatory tam połączone. Ten jako współczynnik w ostatnich 7 dniach. Zobaczmy na sytuację Twitter po tym ostatnim ATH, gdzie osiągnęliśmy peak, dokładnie w kwestii 2024 marzec, aby zobaczyć dobry wtedy interwał sumy, jaka wynosiła, to w tym wypadku 7-dniowa Moving Average, Realized Profit Loss, oczywiście w proficie 3 miliardy 642 miliony w zaokrągleniu. Od tego czasu ten ujemny Realized Loss mogliśmy zauważyć w 5-6 początek miesiąca august. Wtedy to pułap osiągnął ponad minus 297 milionów dolarów. Tego interwału zaczęliśmy wyjść w górę i tak, aby ten końcówka tego miesiąca, a także miesiąc wrzesień rozpocząć pozytywnym wyjściem. Na Realized Profit w kwestii 7-dniowej na chwilę obecną wynosi ponad 560 milionów dolarów. Owy interwał z ciekawości w przyszłości będziemy tutaj pełni w osobiście rozpatrywać, jak realizacja profitów w tej kwestii będzie wyglądała, bo tak możemy zobaczyć w poprzedni cykl, jak też mniej więcej to wyglądało. Wtedy to profit chociażby osiągnął też mniej więcej 3 miliardy 677 miliona. Jest to identycznie, zobaczmy, zbliżona wartość, jeżeli zobaczymy na ten ostatni ATH pod kwestii 7-dniowej. Natomiast realizacja strat nie była tak wysoka jak chociażby w poprzednim cyklu. Porównywalnie, no tu i teraz, jeżeli odniesiemy się, patrząc za rys historyczny na tym poziomie cenowym, pod kątem zawrócenia potencjalnie ceny, no to znajdujemy się w okolicach roku 23, tutaj sierpień, wrzesień, też równo mniej więcej rok temu. Dalej będziemy rozpatrywać to w CryptoFlash, tam zapraszamy na codzienną dawkę, a Net Realized Profit Loss ogółem ten stanowi na dzień dzisiejszy powyżej, wciąż realizacja strat nie była tak wysoka, jak ostatnimi widzieliśmy. Momentum ta stanowi 804 miliony dolarów na dzień 23, dzień wczorajszy. Ostatnimi czasy to oczywiście była jedna z największych indykatorów czynników wykonanych na tle perspektywy ostatniego cyklu. Realized Profit Loss Ratio średnia 14-dniowa plus inne indykatory, jak znajdujemy się w potencjalnym proficie wszystkich inwestorów. Ten oto niebieski, rzućmy okiem dla przypomnienia, wynosi na chwilę obecną, aby dobrze rozpatrzyć ten czynnik, to jest ratio 5,82, no i będziemy dosięgać do tego momentu, że 90% będzie w proficie niebawem uczestników ringu. 75% to jest ten brąz, z tego wyszliśmy ostatnimi czasy. No i ta zieleń 50% rynku w proficie, oczywiście według tego indykatora 14-dniowej EMA. Ta zawrotka miała miejsce we wrześniu. Można ująć idealnie w perspektywie. Czy znajdujemy się w high risk, czy very low risk, very high risk, very high risk, no to był ten ostatni momentum i też w perspektywie wcześniejszych cykli. Na pewno nie jest to very low risk, a jest to high risk, tak, zobaczmy, czy też może low risk. Zbliżmy sobie ten sentyment na ostatnie dni, no i tak widzimy, mieliśmy tą zmienność, że zarówno high risk, to jest na tu i teraz, no i ta zmienność wykonana była z perspektywą low risk. I każdego zostawiam też do własnej interpretacji na tle owych indykatorów, współczynników. Do tego także będziemy się odnosić w przyszłych materiałach CryptoFlash okiem ciekawostki. Kryptospekulacja, dziękuję.